Panie marszałku, panie, panowie posłowie, panie ministrze, ja myślę, że ta dyskusja była dobra, bo ona pokazywała, w jaki sposób uproszczenie i jak dla rynku kapitałowego dotyczące oferty publicznej, jakie będą uproszczenia. Ale chciałabym, co do słów pana posła Elsnera, który jest członkiem Komisji Finansów Publicznych, który jest członkiem podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, który brał udział w pracą nad tym projektem na każdym jej etapie. I jeżeli wskazywał, że takie oczekiwania w zakresie ekspertyz, badań nad projektem, a w tym przypadku dotyczące rynku kapitałowego, to pan poseł na podkomisji o to nie pytał. A więc dwie rzeczy oddzielamy. Pracę w komisji i pracę w podkomisji stałej, która ma dać przekonanie, pełną wiedzę, pensum wiedzy, a jeżeli jest takie oczekiwanie ze strony państwa posłów i dyskusja z podmiotami rynku kapitałowego, z reprezentantem wnoszącym, czyli w tym przypadku z przedstawicielem rządu, że to będzie pełna dyskusja. I wydawało nam się, w pełni przekonana jestem, bo w tych posiedzeniach również uczestniczyłam, tak jak pan poseł Elsner, że jego oczekiwania zostały wypełnione na tym etapie. Dzisiaj podnoszenie, że chciałby, no to jeżeli ktokolwiek chciałby, to myślę, że pan minister, no, nie był przygotowany albo nie mógł odczytać, bo nikt nie ma takich zdolności telepatycznych, żeby chciał wiedzieć, co każdy z posłów chciałby osiągnąć, jeżeli o tym nie powie. I mam nadzieję, że jeżeli pan poseł Elsner będzie uczestniczył w pracach podkomisji, to będziemy go pytać, czego oczekuje, żeby przynajmniej wyartykułował, bo dostępny byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Rynku Kapitałowego. Ja się cieszę, że mocno dzisiaj akcentowany termin, pan minister wyjaśniał, termin 14-dniowy wejścia w życie tego projektu ustawy jest oczekiwany przez rynek i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. W trakcie drugiego czytania zostały złożone dwie poprawki, a zatem będziemy w komisji pracowali. Mam nadzieję, że w jak najszybszym czasie również zakończymy pracę w parlamencie jeszcze na tej sesji, a Senat również szybko pochyli się nad tą nowelizacją, także będziemy mieć to rozwiązanie jak najszybciej, które jest korzystne i bezpieczne a dla tych wszystkich, którzy uczestniczą, przede wszystkim dla inwestorów, a o ochronę inwestorów nam w sposób szczególny chodzi. Dziękuję.